Cześć! Dawno mnie tu nie było, wiem, słuchajcie, ale wkurwione zamknął mnie w klatce, ale dzisiaj wracam już na pełnej, kurwie, wracam dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj będę mieć 5. level na odcinku, także oglądajcie calutki odcinek, bo naprawdę będzie fajny, a jeśli wam się materiał spodoba, to możecie zostawić fajnego kciuka w górę, a ja jadę na kepsa, nara! Hej, cześć, siemanko, z tej strony wkurwiony, a to jest kolejny odcinek z Clash Royale na moim kanale. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku pierwszy raz, słuchajcie, na moim kanale zrobimy sobie legendę na maksymalny level. Jesteśmy dzisiaj na koncie T, tutaj widzimy u niego w sklepie, jest Electro Wizard i brakuje 3 sztuk, słuchajcie, do 5. levelu. I dzisiaj sobie postawimy Electro Wizarda, już słuchajcie, 5. level i oczywiście zagramy sobie może tutaj, słuchajcie, w klanie zagramy sobie na spokojnie, zagramy sobie tym właśnie Electro Wizardem na 5. levelu. Jest to pierwszy Polak, który osiągnie Electro Wizarda na 5. levelu. Chyba jeszcze nie ma Polaka, który ma właśnie Electro na 5. Wiem, że Wróbelkowi z Valhalla brakuje chyba 15 sztuk, nie wiem, czy ktoś jest bliżej od niego. Jeśli coś na ten temat wiecie, to napiszcie na dole w komentarzach, ale powiedzmy sobie, T jest ogólnie pierwszą osobą w Polsce, tak? Tutaj z Electro Wizarda na 5. levelu. W ogóle ma no, najwięcej tych właśnie legendarnych kart na maksymalnym levelu. Więc słuchajcie, postawmy Electro Wizarda na 5. level, kupmy 3 karty i pogramy sobie na spokojnie. Kupujemy, poszło 240 tysięcy golda, kupione i teraz słuchajcie, ulepszamy, plus 100 tysięcy golda i zobaczcie sobie, kurczę, no masakra, powiem wam, no masakra, 1600 i jest Electro Wizard, słuchajcie, maksymalny level, max level, słuchajcie, max level, naprawdę coś, słuchajcie, coś pięknego, super sprawa, zobaczmy sobie. Wow, słuchajcie, ten czerwony kolor w tych kartach, to jest ładne, co nie? Jest bardzo ładny. I zobaczcie sobie, ile golda poszło. Było 1 000 000 golda, zostało 660 tysięcy golda. No, masakra. Ale otwórzmy sobie jeszcze te free chest, otwórzmy sobie. Może wypadnie, kurczę. Dobra, giant chest. Zobaczmy. Goblin gang. Exe. Archerki i jeszcze rare. No i fajnie, słuchajcie, dwie skrzynki. I jak od razu troszkę golda przywaliło, no 6000 golda. A my lecimy, słuchajcie, pograć sobie dwóch aktywnych, a jak nie, to sobie pogramy na arenie. Dobra, słuchajcie, zróbmy sobie pierwszą walkę. Nowa Brazil, Lucas, zobaczymy. Zacznę sobie szkieletonkami. Tak. Dobra. Mega minion. I może zaczniemy sobie, słuchajcie, już golemem w tym momencie. Mam poisona jeszcze w razie czego. Ale spoko. Archerki. Wow. Mega minion wziął na hita jednego. No to pięknie, słuchajcie. No to pięknie. Dobra. Nightwitch. Będzie bronić tutaj. Zobaczymy, słuchajcie. Za chwilę jeszcze jest graveyard. Zobaczymy, jak pójdzie. Dobra. Wow. Pięknie, kurczę, przecież ja tu, słuchajcie, prawie graveyarda wyrzuciłem. No, dobra, będzie bronić, pięknie. Dobra. Zobaczmy sobie. I jak teraz sytuacja pójdzie? Pięknie tutaj, pięknie z mojej strony. Jeszcze Mega Minion pójdzie. Dobra, Mega Minion będzie bronić. Kurczę, Mega Minion versus Mega Minion. No i delikatnie dostałem w dupę, słuchajcie, 1008, no i pięknie, kurczę, a nas tu przeciwnik, słuchajcie, pocisnął. Ajajajajajajajaj, słuchajcie, poczekam jeszcze chwilę, zaryzykuję, wyrzucę graveyarda i poisona od razu. To będzie, słuchajcie, taki ryzyk fizyk, raz się żyje i teraz, dobra. Tak, i w tym momencie zrobimy sobie tak. I dobra, pięknie. Kurczę, dajesz, kurde, zapa użył. No, poradził sobie chłopak. Ale zaryzykowałem, słuchajcie. I nie wiem, czy dobrze zaryzykowałem. No niestety, kurczę, chyba się tutaj nie uda, słuchajcie, coś zrobić fajnego. Dobra. Próbujemy teraz tutaj. Kurczę, zobaczcie, sobie drugą pompkę postawił. No, świetnie sobie goś poradził. Tamtą wieżę na razie zostawimy. Dobra.
Pamiętajcie o tym, że mamy Graveyarda. Tak, słuchajcie. Graveyard tutaj powinien nam delikatnie pomóc. Dobra. Tutaj tak. Dobra, będziemy się bronić. 1000. 1000, dobra, pięknie tu, słuchajcie. Piękna moja obrona, piękna moja obrona. I teraz 965. Zobaczymy, jak nam obrona pójdzie. Dobra. Bronimy się. I... będziemy się, słuchajcie, bronić tym elektryzardem. No. Dobra, świetnie, świetnie, świetnie. Świetnie, 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 słuchajcie, świetnie. I teraz. Teraz. 965 HP. 457 i piękna wygrana, słuchajcie, na ręce. Piękna wygrana na ręce z jakimś koksem. No, słuchajcie, to siadło wam powiem. Silver Chest, zobaczmy sobie, co tutaj siadło. Tak, Silver Chestik i tu zaliczone w ogóle, słuchajcie, z jakim koksem my grali. Wow, tu słuchajcie, dopadliśmy nawet dość takiego fajnego koksa. Dostał w pieprz, słuchajcie, deck fajny, co nie? Tutaj widać Golem, Mega Minion, Poison, Skeleton, Electro Wizard, Nightwitch, Lock i Graveyard. I zagramy sobie, słuchajcie, 2-2. Testujemy sobie 2-2. Nie wiem, czy w klanie, bo jest 2 na razie online. Zobaczymy, słuchajcie. Na razie robię cięcie. Dobra, słuchajcie, teraz sobie zagramy tutaj w klanie. Sprawdzimy, czy w ogóle jest ktoś chętny tutaj, żeby zagrać ze mną. Dobra, zobaczymy, słuchajcie. Może ktoś jest chętny, żeby zagrać. Zobaczmy. A jak nie... to po prostu weźmiemy sobie losowo, weźmiemy sobie osobę. Zobaczmy, kurczę. Chyba nikt, słuchajcie, nie jest chętny. Chyba nikt nie jest chętny. Dobra. No to nic, słuchajcie. Weźmiemy sobie losowo. Zobaczymy, może nie dostaniemy jakiegoś nuba i sobie po prostu fajnie sobie pogramy tym deckiem. Dobra, zobaczmy. Sparki Elektro też ma. Zobaczymy, co on tutaj ma. Ma Graveyarda też. No to zobaczymy, słuchajcie, co z tego będzie. Szkieletonkami zaczynamy, dobra. Ja myślę, że zrobię tak i... dobra. Wow. No to słuchajcie, goście tutaj... się troszkę przestraszyli. Dobra. Zobaczmy teraz. Znaczy, no, chyba ja się przestraszyłem, słuchajcie. Dobra. Zobaczymy, czy nasz kolega tu ma Graveyarda przygotowanego. Oj, 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 słuchajcie, na jakiś koksów trafiliśmy. Jezusie, Jezusie, Jezusie. Dobra. Zobaczmy, kurczę. Wyrzucił tutaj pięknie tego. Wow, yeah. Yeah. Zobaczcie sobie, co tutaj się dzieje. Tutaj jeszcze, słuchajcie, zrzucę Poisona. Teraz w tym momencie, zobaczmy. Ale tym Sparki tam poleciał, słuchajcie. Kurczę, ale trafiłem na fajnego gościa. Jezu, 3020. Kurczę mać, no. Dobra, teraz, słuchaj, kolego, bronimy się. Tutaj przeciwnik też ma Baby Dragona na levelu 8. Znaczy, ja nie mam Baby Dragona. To bo mam Baby Dragona w deku? W sumie to już nie pamiętam. Dobra, Bowli tam level 5. Jestem ciekaw, czy lecimy od razu na tą główną wieżę. Ja myślę, że damy sobie radę tutaj, żeby ubić tą główną wieżę. Dobra, aha. Spoko. Nie jest, dobra, spoko, ziomeczku, damy radę, nie przejmuj się niczym, naprawdę. Mamy siłę, ja mam jeszcze Nightwitch na levelu 3, więc powinniśmy sobie dać rady. Zobaczmy, minuta 4, zaraz będzie dogrywka, dobra, spoko. Tutaj nasz ziomeczek już, słuchajcie, ciśnie. Tak, i sobie wezmę Nightwitch od razu. W ten sposób. I zobaczmy teraz, słuchajcie, no i teraz. Tutaj to woła o pomstwę do nieba. 1716 i słuchajcie, ale nasz kolega będzie chyba mega zadowolony. Ale rozpierdziel jest. 141. Wow, udało się, słuchajcie. Zrobimy sobie jeszcze jedną walkę. Good game. Naprawdę. Siadło, słuchajcie. I jeszcze skrzyneczka, silver chest. I słuchajcie, jeszcze jedna walka. Jeszcze jedna walka na spokojnie. Dobra. Może w klanie ktoś jednak będzie chciał. Sprawdźmy sobie. W klanie, słuchajcie, w klanie, czy ktoś jest chętny. O, ktoś się znalazł, widzicie? Ktoś się znalazł chętny. Kto to jest? Bartek, pozdrawiam Bartka bardzo serdecznie. Dobra, Bartek, zobaczymy. Czy lepiej się gra z klanowiczem, czy bardziej z randomowym graczem? Golem postawmy sobie.
O kurczę. No to tutaj teraz, Bartek, musisz troszkę obronić. No i obroniłeś pięknie. Zobaczymy. Nightwitch wezmę sobie od razu. Wow, gdzie ten Nightwitch? Słuchajcie, ile ich tu jest? Ja pierdzielę. Nam by się przydał Royal Giant, co nie? Nam by się, słuchajcie, przydał. Znaczy nie Royal Giant, tylko ten. Kurczę, co ja mówię? Lumberjack, słuchajcie, Lumberjack. Dobra, pięknie. Co tutaj się dzieje, słuchajcie? No, tutaj jest rozpiździec. Co on tutaj ma? Dobra, Baloma, pięknie zrobiłeś, stary, pięknie zrobiłeś. Kurde, źle Poisona wrzuciłem. O, to zaboli, słuchajcie, to jest mój błąd. To jest tylko i wyłącznie mój błąd, ale z Bartkiem my tu ładnie zagraliśmy. Bartek pewnie nie wie, że jeszcze będzie na odcinku. Good game. Dobra, słuchajcie, jedna skrzyneczka. W ogóle deck, słuchajcie, powiem wam, że ten Electro Wizard plus Nightwitch, no, słuchajcie, jest op deckiem, co nie? Op deckiem. Zobaczmy, tutaj gościu postawił Bowliego. Ja jeszcze nie zdążyłem, słuchajcie, wyrzucić Electro Wizarda. Dobra, postawię sobie Nightwitch. Teraz trzeba troszkę obronić, wiecie o tym? Muszę mieć przygotowanego loga w razie czego. Dobra. Spoko. Zobaczymy, co nasz przeciwnik ma. Nie, stary, co ty to zrobiłeś? Wiesz, że teraz możemy to przegrać? Fuck off. Ale jest, słuchajcie, lock. Electro Wizard już na miejscu tutaj będzie bronić. Także pięknie, słuchajcie. I wiedźmy, zdziry, słuchajcie. Wszystko to, co najlepsze jest już tutaj. I zobaczmy sobie, bo tutaj, kurczę, Bartek poleciał na pewniaka. On tutaj chce, słuchajcie, zrobić trójeczkę i być może się mu uda. Gdyby to był mój Electro Wizard, to sprawa byłaby całkowicie inna. Ale tu zobaczcie sobie. Ja postawię golema, tak? Dobra, zobaczmy. Golem. Teraz tą wieżę trzeba obronić. 23 sekundy. Czy tutaj jest... Dobra, ściągaj wszystko, stary, logiem. Ściągaj wszystko logiem. Próbuj się bronić, bo my tu już mamy wieżę ugraną na pewno. Wow, słuchajcie, rzucili się tutaj. I kolejna piękna wygrana. Wow, udało się, słuchajcie. Pięknie, ładnie, słuchajcie, Electro Wizard level 5. No po prostu to jest, słuchajcie, miazga. Magical Chest, słuchajcie. Dzięki Bartek. Naprawdę, słuchaj, to jest coś niesamowitego. Słuchajcie, kurczę, ostatnio i na streamach, i na odcinkach wypadają same dobre skrzynki. Ja nie wiem, czy słuchajcie, czy wy takie szczęście przynosicie. Jeśli oczywiście materiał wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę. I co? I to tyle, słuchajcie, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek tutaj. No, szkoda, można było, żeby dokończyć tego Cronchesta. Ale spoko, słuchajcie. Ja się z wami żegnam, to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, trzymajcie się cieplutko, dziękuję za to, że poświęciliście te kilkanaście minut, no i co, powodzenia wam życzę, słuchajcie, za niedługo koniec, dwóch na dwóch, będzie koniec właśnie tych tryb walk, zobaczymy jak to wprowadzą, mi się to ogólnie podoba, ostatnio w ogóle coraz lepiej mi się gra w tą grę, naprawdę, słuchajcie, złapałem pełną moc na tą grę, no i oby tak dalej, tak? Żegnam się z wami, trzymajcie się ciepło. Cześć, Pioma!